Dzień dobry. Dziś będziemy robić kolektor wydechowy do Krzyśka BMW. Tak, dokładnie. Chcemy obniżyć trochę EGT. Ten, co jest aktualnie, to trochę się dusi, także zrobimy nowy. Po kolei będziemy tak na krótkie odcinki nagrania dawać, jak po kolei to powstaje. A u mnie zobaczycie relację zdjęciową. Tak, także kolektor, flansza. Ogólnie budujemy to z nierdzewki. Chcieliśmy zrobić z stali czarnej. Niestety nie mieliśmy od ręki stali czarnej, po prostu tych plansz, więc dlatego powstanie jednak ze stali nierdzewnej. To chyba tyle, nie? Dokładnie. Nic dodać, nic musisz ująć. Odkręcić ten stary. Ty odkręcasz, dobra? O kurwa, to jest najgorsza rzecz. To jest najgorsza rzecz. No kręcisz, zacznij. To on akurat skończy i będzie zamontowany. Ojebane. To jest dramat. Ja mówiłem, Sławko, nie rób tego po chuj. Mówiłem, nie rób tego. We'll be right back.
że nam się chciało tą głowicę demontować tylko po to, żeby kolektor podpawać, nie? No ja nie wiem, po co tyle roboty, ale no fakt. I na starej uszczelce teraz. Cały silnik rozbierać, żeby kolektor. No ale to złoży się, ile Sławo? 3 godziny tak około i będzie siedzieć. Uszczelaknie to mówiłeś, nie? No stary. Mamy stary. ten Dirko. Loctite. Nie, no to uszczelek? W ogóle bez uszczelki. O, będzie jeszcze, będzie trochę wyższy stopień sprężania, bo był trochę zbyt niski. No jak się podobno czytałem, że jak pokrywę się podniesie właśnie silikonem, Dirko, bo ten czerwony puszcza, to podobno lepsze jest odprężenie silnika. Tak? Gdzie tak piszą? W Wikipedii tak czytałem. Wait. Komfortowo się dokręca kolektor wydechowy? Tu to jest bajka. Tu jest bajeczka. To jest luks, kurwa. Ile? 5 minut? Nie, no, nie, no tak normalnie to 20. Z tamtym to tak 2 godziny plus. O kurwa. Także kolektor na miejscu. I w tym odcinku, jeśli chodzi o kolektor wydechowy, to będzie tyle. Krzysztof w następnym odcinku pokażę, jak ten kolektor spisuje się na... Czy mnie to ogólnie mapy interesują, nie? Odkrywanie kolumby. Odkrywanie nowych lądów i plemion. Także nie, tak właśnie będzie. Widzę, masz siły, chuj. Nie no, w następnym odcinku będzie już na gotowo wykres hamowni. I mniej więcej powiem, jakie temperatury trzyma na tym kolektorze wydechowym. Ale przedramiona to się wyrabia, ale mechanik nie zaczął, słowa od siebie. Waskularyzacja. Siła. Woda kebab.